W wyroku z dnia 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie wypowiedział się w polskiej sprawie frankowej, gdzie rozstrzygnął trzy bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, została rozstrzygnięta kwestia tego, czy po wyeliminowaniu klauzuli abuzywnej z umowy kredytowej można wykonywać taką umowę kredytową w oparciu o jej pozostałe przepisy. Po drugie, czy umowa frankowa jest nieważna również wtedy, gdy abuzywne klauzule przeliczeniowe są fakultatywne. I po trzecie, czy pracownicy banków, ekonomiści, osoby posiadające wykształcenie wyższe, czy też są związane z szeroko rozumianym sektorem finansowym, również mogą domagać się ustalenia nieważności umowy kredytowej, pomimo iż mogli mieć większą wiedzę w tym zakresie. O tym opowiem w dzisiejszym nagraniu. Trybunał Unijny wskazał, że Sąd Krajowy, badając sprawę, może oprzeć się na wpisie w rejestrze klauzul niedozwolonych, do którego były wpisane klauzule uznane za abuzywne prawomocnymi wyrokami oraz na tej podstawie stwierdzić, że postanowienie ma charakter niedozwolony. Oznacza to, iż umieszczenie klauzuli umownej w rejestrze klauzul abuzywnych prowadzonym przez Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje nieważnością umowy kredytowej. Wyrok Trybunału Unijnego będzie miał wpływ na ułatwienie dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy umowa poddana ocenie sądu zawiera klauzule, które są identyczne w treści z postanowieniem wpisanym na listę klauzul niedozwolonych. Wtedy to sąd może uznać je za nieuczciwe bez konieczności dokonanej oceny ich charakteru abuzywności. Kolejne pytanie, które zostało skierowane do Trybunału Unijnego, dotyczyło umów, w których przewidziane były wypłaty kredytów w walucie polskiej, jak i w walucie franka szwajcarskiego oraz gdy określone warunki umowy umożliwiały spłatę kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich albo w walucie polskiej. Tutaj Trybunał wskazał, że jeżeli jest wybór pomiędzy różnymi formami wykonywania umowy i jeden ze sposobów będzie zgodny z przepisami, czyli będzie uczciwy, a drugi nie, konsument nie może ponosić negatywnych konsekwencji z nieuczciwego sposobu wykonywania umowy. Argumentacja Trybunału Unijnego jest taka, iż konsument czy przedsiębiorca nie może brać na siebie ryzyka, nie mając szczególnej wiedzy na skorzystanie z rozwiązania, które zgodnie z przepisami jest nieuczciwe. Prowadziłoby to do tego, iż przedsiębiorcy czy firmy, które zawierają umowy, mogłyby podejmować działania w taki sposób, gdzie będzie kilka możliwych rozwiązań realizacji umowy oraz istnieje ryzyko wyboru wariantu nieuczciwego postanowienia umownego. Co za tym idzie, bank uniknąłby konsekwencji związanych z formułowaniem niedozwolonych postanowień umowy. Umów, z których wynika, iż kwota kredytu mogła być wypłacana we frankach szwajcarskich bądź w walucie polskiej, a wybór wypłaty kredytu padł na walutę polską, sąd powinien ustalić, czy postanowienie na realizację umowy w złotówkach są nieuczciwe. A co za tym idzie, również nieuczciwe będzie postanowienie, gdzie zapisy pozwalały bankowi na przeliczanie franków szwajcarskich na złotówki przy spłacie kredytu w złotówkach. Podsumowując, Trybunał Unijny doszedł do wniosku, że rozwiązanie umożliwiające alternatywny sposób spłaty kredytu nie wpływa na ocenę abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych. TSUE przesądził również, że bank jako podmiot, który ma silniejszą pozycję, ma obowiązek przedstawienia klientowi jak najszerzej informacji, które pozwolą mu dowiedzieć się, jaki kredyt bierze, jakiej wysokości oraz jakie ryzyko jest z nim związane. Niezależnie od tego, czy klient jest osobą posiadającą wykształcenie wyższe, wiedzę specjalistyczną, czy ma wykształcenie wyższe oraz czy jest pracownikiem banku, czy też nim nie jest. Wszyscy powinni być traktowani jako konsumenci. Zgodnie z wydanym wyrokiem nie powoduje to, iż kredytobiorca traci możliwość kwestionowania niedozwolonego charakteru klauzul niedozwolonych oraz bank ma obowiązek dostarczenia pełnej informacji konsumentowi, niezależnie od tego, czy konsument posiada specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Jeżeli pojawiły się pytania bądź wątpliwości na temat przedstawionej treści, zachęcam do ich zadawania w sekcji komentarzy. Dziękuję.